Wedle informacji cesarskiego wywiadu, Ciri trafiła do Nowigradu. Próba odnalezienia jej w największej metropolii północy była jak szukanie igły w stogu siana, ale Geralt mógł liczyć na pomoc przyjaciół. Wiedźmin postanowił skontaktować się z Triss Merigold. Najpodlejszym poddają, aż dziadki w podobnej im bestie przepoczwarzą. Kto sieje grykę i masz odwagę powtórzyć te oszczerstwa, patrząc mi w oczy? A pewnie! Jesteś mutant, odmieniec, bezużyteczny relikt starych czasów, który trzeba spalić jak uschłą gałąź! Na relikt całkiem nieźle robię miecze. Na przykład mogę cię ciąć w taki sposób, że wybroczysz się, nim dotkniesz ziemi. Odechciało ci się gadania. I dobrze. W gębie to nasz kaznodzieja mocny, ale huchnąć na niego to już ogon kuli. Chodźcie, ludzie. Jakbyś cebulę z olejem zajadał, to byś wybladły nie był. Znalazłeś się tu przypadkiem, czy czegoś szukasz, wędrowcze? A kto pyta? Rudolf de Jongher. Z tych de Jongher. Moi przodkowie kładli podwaliny pod Nowigrad. Jestem właścicielem największego banku w tym mieście. Nie prosiłem o rekomendację. Mój ojciec mawiał. Wszyscy powinni znać twoje zasługi, synu. Nie ukrywaj ich przed światem. Szukam Corin Tilly. Dobrze trafiłeś, bo Corin jest w moim domu. Od kilku dni śni jego historię. Jesteś bankierem, a nie historykiem. Po co chcesz znać historię domu? Widzisz, kupiłem tę nieruchomość niedawno. Kosztowała majątek, a potem okazało się, że w tym domu straszy. Boję się, że jest nawiedzony. Jakie są objawy? Rozmaite. W nocy słychać jakieś chichoty. Na strychu jakby ktoś przesuwał meble, a w zeszłym tygodniu, nie uwierzysz, w salonie znalazłem ludzkie odchody. Nie interesuje cię, co tam się dzieje? Dlaczego sam tego nie sprawdzisz? Jestem bankierem, a nie żołnierzem. Boję się przeklętych domów. Poza tym Corin prosiła, żeby jej nie przeszkadzać. Chciałbym tam wejść i rozejrzeć się. Zwykle nie wpuszczam obcych do mojego domu, ale po dwóch mieczach miarkuję, żeś wiedźminem. Więc chyba znasz się na rzeczy. Wchodź. Prawda jest taka, że już nie jesteśmy zależni od czarnych. Odłóż to, błagam. To krew. Nie rozlewaj jej, proszę. Przestań. Odejdź stąd. Thank you.
Obudź się. To tylko sen. Obudź się. Lalka, poddasz. W takim razie rzućmy okiem na ten strych. Odłóż to, błagam. To krew. Nie rozlewaj jej, proszę. Przestań. Odejdź stąd. Nie rób tego. Zostaw. Regał zostawia przejście do pokoju obok. Rysunku leży w kołysce. Może powinienem rozejrzeć się za tą kołyską. Kolejne arcydzieło. Piec i czarne palenisko. Uwielbiam takie zagadki. W takim razie trzeba by znaleźć piec. Przestań. Odejdź stąd. Nie rób tego. Zostaw.
Przestraszyłeś się? Przestraszyłeś się, co? Widzę, że się przestraszyłeś. Taki dzielny, a się przestraszył małej Sary, ale fajnie. Nie rób tego więcej, mała Saro, bo ktoś się przerazi i zrobi ci krzywdę. Dlaczego ma mi ktoś robić krzywdę? Co to, pobawić się już nie wolno? W co ty się bawisz? Tamta pani poszła spać, a ja jej zesłałam straszne sny i nie pozwalam się obudzić. Umiem tak zrobić. Śmieszne, co? Bardzo śmieszne. Tyle, że ja muszę porozmawiać ze Śniączką i chciałbym, żebyś pozwoliła jej się obudzić. Mała Sara nie chce jej budzić. Mała Sara chce się bawić. Masz szczęście, że ja akurat wiem, że jesteś niegroźnym bożątkiem, ale inni mogą nie wiedzieć i wtedy... A ty skąd niby wiesz, że jestem bożątkiem? Skąd? Skąd? No skąd? Wyglądasz jak bożątko, zachowujesz się jak bożątko, po prostu jesteś bożątkiem. Przez ciebie Śniączka ma koszmary, z których nie może się wybudzić. Dlaczego ją dręczysz? Wcale jej nie dręczę. Straszne sny są fajne. Ja najbardziej uwielbiam, jak we śnie goni mnie wielka kura z takimi czerwonymi... Dlaczego się zagnieździłaś w nawiedzonym domu? Powiem ci tajemnicę. Ten dom wcale nie jest nawiedzony. Ja tylko udaję, żeby wszyscy tak myśleli. No bo stał sobie pusty, to w nim zamieszkałam. A potem przyszedł ten ważniak z banku i go kupił. Nie lubię mieszkać z bankierami, no to postanowiłam trochę go nastraszyć, tak malutko. Ale bankier boi się bardzo. Zapłacił za ten dom dużo pieniędzy i tak łatwo go nie zostawi. Dlatego musisz sobie poszukać innego miejsca. Ale ja nie chcę! Nie chcę, nie chcę! Nowigrad to nie jest miejsce dla bożątek, ale jeśli chcesz tu mieszkać, twoja sprawa. Dogadamy się. Dogadamy? A jak niby? Dasz spokój Śniączce, a ja powiem właścicielowi, że dom jest nawiedzony i nie sposób zdjąć z niego klątwy. O ja! Powiesz mu tak? A jak ci nie uwierzy? Jestem wiedźminem. Uwierzy mi. Tak, tak, tak! Zrób tak, a ja obiecuję, że nie będę dręczyła twojej koleżanki. Ani Dudu. Jesteś bardzo ładny, wiesz? Nieczęsto to słyszę. Dzięki. A teraz idź obudzić Śpiocha. Nie będę jej przeszkadzała. Obudzi się. Cześć. Kim jesteś? Przysłała mnie do ciebie Triss Merigold. Matko, dręczyły mnie jakieś potworne koszmary. Miałam poznać historię tego domu, podczas gdy śniły mi się meble, które chciały mnie pożreć. Brzmi idiotycznie, ale we śnie było to całkiem realne i wcale niezabawne. To dzieło bożątka. To ono sprawiło, że ludzie uznali dom za nawiedzony, a potem zainfekowało cię swoimi głupimi żartami we śnie. Szczęście, że udało ci się mnie obudzić. Znam wiedźmińskie sposoby na takie stworki. Bardzo ci dziękuję. Te sny były okropne. Mogę się jakoś odwdzięczyć? Szczerze mówiąc, tak. Szukam pewnej dziewczyny, którą widziano w Nowigradzie. Spróbuję ci pomóc. Tylko najpierw muszę zmazać opary tych obłąkanych snów. Znajdziesz mnie w karczmie Złoty Jesiotr. Tam wynajmuję pokój. A więc jesteśmy umówieni. Widziałem, że Corinne Tilly wyszła, ale nie chciała nic mówić. Czy
to znaczy, że sprawa załatwiona, czy wręcz przeciwnie? I tak, i nie. Co prawda udało mi się uwolnić Corin z łap demona, ale dom w dalszym ciągu jest nawiedzony. Corin wyśniła jego przeszłość? Tak. Jest tak makabryczna, że nie chciała o tym mówić. Nikt nie powinien tu mieszkać. Tyle koron na niego poszło. No, ale cóż, na biednego nie trafiło. Drugi miecz masz na głowę. Ty, piękny. Mistrzu, nie wspomógłbyś dobrych ludzi, brakuje nam do kufarka. No bo my tu koledzy po fachu. No i się, mistrzu, weźmi, nie? A my obaj rzeźnicy. Wy szlachtujecie i my szlachtujemy. Tylko wieźminom płacą więcej, bo tej wioski całe się zrzucają i możni grosza nie szczędzą. Najwyraźniej trafiałem na złych możnych i niewłaściwe wioski. No nie daj się prosić, mistrzu! Wszak wiedźmini pomagają ludziom w potrzebie. Bardziej wam pomogę, jeśli nic wam nie dam. Przepuśćcie mnie. No, mistrzu! Wy lepiej ważcie słowa. To, żeśmy po jednym fachu, jeszcze nie znaczy, że wam wszystko wolno. Ty, cicha! Biedy nam napytasz, przecież to wiedźmin. Zejdźcie mi z drogi. A nie zejdziemy. Ja zejdę. A mnie nikt rozkazywał nie będzie. Wiedźmina też Moresu mogę nauczyć. Mam czekać. Wystarczy, mistrzu! Już bym zrozumiał. Idźcie do domu, nic tu po... Tutaj przeprowadzam seansę śnienia. Nigdy nie byłem świadkiem czegoś takiego, a tym bardziej nie brałem udziału w takim seansie. Pokieruję tobą. Najpierw musimy się dostroić. Ja będę zadawała pytania, a ty będziesz odpowiadał. Ważne, żeby twoje odpowiedzi były szczere, płynące z głębi serca. Opowiesz mi, na czym polega twój dar? Trudno to opisać. Najpierw staram się zrozumieć więzi, które łączą daną osobę z obiektem, o którym mam śnić. Zadaję dużo pytań. Staram się nazwać uczucia, emocje. Ważna jest szczerość, ale
I tak ludzie nie chcą opowiadać o niektórych sprawach, a innych nawet sobie nie uświadamiają. A co widzisz we śnie? To nie jaśnie, lecz klient. Mój dar polega na zsyłaniu właściwych snów. Czasem na prawdziwe wydarzenia nakładają się pragnienia lub koszmary. Trzeba umiejętnie oddzielać ziarno od plew. Zaczynajmy. Na początek opowiedz mi jedno wspomnienie związane z tą dziewczyną. Czemu to ma służyć? Współpracuj, proszę. Opowiedz mi najsilniejsze wspomnienie o... Ciri. Dziewczyna ma na imię Ciri. To było w Rivii. Właśnie skończyła się druga wojna z Nilfgaardem. Nastroje nadal były niespokojne. W mieście doszło do zamieszek rasowych. Próbowałem coś zrobić, ale nie mogłem powstrzymać wściekłego tłumu. Był tam taki młody chłopak. Przebił mnie widłami. Yennefer też była umierająca. Ciri zabrała nas na łódź. Popłynęliśmy do miejsca, gdzie kwitły jabłonie. I tam nas oboje zostawiła. Wtedy widziałem ją po raz ostatni. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać? Jakieś inne wspomnienie? Tak. Jest jeszcze coś. Dobrze. Mów tylko to, co chcesz mi powiedzieć. To było już po jej treningu w Kermoren i po tym, jak Yennefer nazwała Ciri córeczką. Zostaliśmy rozdzieleni. Wiedziałem, że jest w niebezpieczeństwie. Śniłem o niej. Znalazłem ją w zamku Styga. Próbowała uwolnić Yennefer, ale sama została schwytana. Chcieli jej zrobić krzywdę. Pamiętam, jak walczyliśmy z Ciri ramię w ramię, na schodach śliskich od krwi. Po raz pierwszy odbiła mieczem wystrzelony bełt. Powiedziałem, żeby nigdy więcej tego nie próbowała. To bardzo przejmujące wspomnienia. Chcesz kontynuować, czy masz dość? Chcę mówić dalej. W takim razie mów, proszę. Po drugiej wojnie z Nilfgaardem Ciri straciła rodziców. Nie wiedziałem, co zrobić z małą dziewczynką. Więc zabrałem ją do Kermoren. Trening szermierczy i kondycyjny nie mógł jej zaszkodzić. Vesemir od razu ją polubił. Eskel grał z nią w łapki. Pamiętam, jak stała na zrujnowanym murze i luźna cegła usunęła jej się spod stopy. Złapałem ją w ostatniej chwili. Ale najmocniej pamiętam moment, w którym wyszła z pokoju, ubrana w sukienkę i powiedziała, że jest niedysponowana. Wtedy po raz pierwszy zrozumiałem, że Ciri dorasta, a ja jestem bezradny. Czy chcesz mi opowiedzieć coś jeszcze? Tak, myślę, że tak. W takim razie słucham cię. Kiedyś wykonałem pewne zlecenie. Gdy kazano mi wybrać nagrodę, skorzystałem z prawa niespodzianki. Nie sądziłem, że kiedykolwiek spotkam dziecko, które zostało mi obiecane. Po latach przedzierałem się przez Brokilon. W lesie spotkałem dziewczynkę i na początku nie wiedziałem, kim ona jest. Dryady chciały ją zatrzymać i zmienić w jedną z nich, ale woda Brokilonu nie zadziałała w jej przypadku. Ciri wróciła ze mną. Odesłałem ją do jej babki, ale już wtedy byłem z nią bardzo związany. Przeznaczenie? Coś więcej. Powiedziałeś, że dziewczyna ma zdolności. Opowiedz mi o nich. Pamiętam, że Ciri miała kłopot z opanowaniem swoich zdolności. Gdy Yennefer uczyła ją składać proste zaklęcie, Ciri kompletnie zniszczyła szopę przy świątyni. Bardzo się tym przejęła, to była zwykła stara szopa. Wiem, że długo uczyła się kontrolować umiejętności, ale chyba dotąd nie panuje nad nimi w pełni.
chcesz opowiadać dalej? Tak, jest jeszcze coś. Kiedyś zapytałem Yennefer, dlaczego nazywają Ciri panią czasów i miejsc. Ona potrafi wędrować między światami. Nie potrafię o tym opowiadać. Niewiele zrozumiałem z tłumaczenia Yen. Wiem tylko, że chodzi o coś więcej niż przenoszenie się do innych miejsc. I że krew Ciri ma niezwykłą moc. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? Tak, jest jeszcze coś. Ona jest dzieckiem starszej krwi. Potomkinią Falki Krwawej, tej okrutnej rebeliantki, którą spalono na stosie? Przepowiednie mówią, że z przeklętej krwi wichrzycielki narodzi się niszczyciel światów. To tylko legenda. Wiesz, kiedy legenda przestaje być legendą? Gdy ktoś zaczyna w nią wierzyć. Dobrze, że nie rozpowiadasz o dziewczynie na prawo i lewo. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? Nie. Czy możemy już zacząć? Oczywiście. Wiedziałam, że ci na niej zależy. Ale ton twojego głosu, ukryte emocje... Kontynuujmy, proszę. Połóż się wygodnie i spróbuj się zrelaksować. Weźmiesz mnie za rękę i będziesz opowiadał o Ciri. Mów, gdzie według ciebie może być, jakich ma przyjaciół. Tak. Jeśli Ciri nie mogła mnie znaleźć, na pewno szukała pomocy u przyjaciół. Kogo masz na myśli? Może Jaskier? Bardzo się lubili. Najpierw śniłem o jaskółce, a potem przyszły koszmary. Są się dodatkowe sny. Nie tylko o przeszłości, ale i o przyszłości. Jaskółka symbolizuje Ciri. Skontaktowała się z Jaskrem. Nie wiedziałem, że Jaskier jest w mieście. Ten poeta. Słyszałam o nim. Odziedziczył szałwie i rozmaryn. Szałwie i rozmaryn? Gdzie to jest? Przy wejściu do Nowigradu, od strony dzielnicy Czerwonych Latarni, tuż za mostem. Jaskier odziedziczył burdel? Tak słyszałam. Dziękuję za pomoc. Powodzenia, Wiedźminie. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją Ciri.